Tam jest ten. No, tam masz ten. Wojsko. Serdecznie dziękuję, szanowni państwo, a teraz przed nami oficjalna prezentacja dzisiejszych zawodów. Witamy serdecznie wreszcie drużynę Sylwa z Wielki Krosno, a do prezentacji drużyny z Krosna przeprowadził kapitan Andrzej Lebiediew. Z numerem pierwszym Wacław Milik. Z numerem drugim Mateusz Siednicki. Z numerem trzecim Jason Doyle. Z siódemką Denis Zieliński i z numerem 8 Marko Lejszyk. I wielkimi brawami powitajmy Fogłowi Leszno! Zawodników z Leszno do prezentacji przeprowadził kapitan Janusz Kołodziej. Z numerem 9 Bartek Smyknała. Jim Olicji. Z numerem 12 Grzegorz Zagata. Z numerem 13 Chris Holder. Z numerem 14 Antoni Mencel. Pod 15 dzisiaj Damian Ratajczak. I z numerem 16 Hubert Jabłoński. Prezentacja już z nami, szanowni państwo. Jeszcze kilka chwil dla fotoreporterów. Ostatnia runda wokół stadionu. Możliwość dla państwa, abyście mogli przywitać. Jeszcze raz oklaskamy zawodników. No i rozpoczynamy ściganie w Lesznie, nieoperacyjne ściganie w Lesznie. Choć ta pierwsza kolejka rozpoczęła się już wczoraj, do tego jeszcze będę oczywiście wracał. Drugi zestaw pół startowych, przypomnę, takie właśnie wylosowało się dzisiejszych zawodów. Startu zaprosi zawodników, aby stanęli nieruchomo. Smyknęła w czerwonym. Wacław Milik w żółtym. Jim Olicji w niebieskim. Jason Doyle, kask biały. Zaczynamy!
wiesz, że z nie, bo ja po szerokiej. Ja chcę on po szerokiej krawędzi. Trzy punkty lądują na koncie. Janusza Kołodzieja. Krzysztof Kuszyn to 62,45 sekundy. 62,45 sekundy. I na zbliżenie pierwszej serii startu dźwięk dla Janusza Kołodzieja. Teraz czas na kosmetykę torową. Thank you.
szut. I jeszcze pół minuty, 30 niespełna sekund do rozpoczęcia tego wyścigu. Jeszcze na moment od taśmy odjeżdża Krzysztof Kasprzak, ale jak zawsze Krzysztof właśnie przed startem gdzieś tam łapie koncentrację jeszcze z taśmy maszyny startowej i za moment ruszamy. Holder, Doyle, Menzel i Kasprzak. Jedziemy wyścig dziesiąty.
Wody 1, Krzysztof Zagórski, bez punktów Andrzej Lewiediew. Czas zwycięzcy 63,39 sekund. 63,39 sekund. Przerwa na kosmetykę Toru. A jeżeli chodzi o wynik spotkania, 28 punktów po stronie Wilków Krosno i 30 to w niebieskim, Milik w żółtym i Bartek Smektała. Czerwony wyścig 11. Thank you.
3 punkty, Kamil Biedie, 2, Janusz Kołodziej, 1, Jason Doyle, bez punktów, Stolka. Jak będzie dzisiaj, po co spotkanie ukleśnie, dowiemy się. Holder w czerwonym, Kasprzak w żółtym, Bartek Smetała w niebieskim i Jason Doyle w białym, 15 sekund i wyścig 14. Serdecznie Państwu dziękuję. Bartosz Smetała, Bartek w kasku.